Czy osoby cierpiące na choroby alergiczne mogą się szczepić? W Polsce, w zależności od regionu i płci, cechy alergii deklaruje aż 40% osób i dokładnie tyle samo ma pozytywne wyniki testów skórnych na najbardziej powszechne alergeny. Choroby alergiczne stwierdza się o wiele częściej w miastach. Czy to znaczy, że aż 2/5 populacji naszego kraju nie może się szczepić? Oczywiście, że nie. Alergicy są dużo bardziej narażeni na ciężki przebieg chorób, przed którymi chronią szczepionki. Osobom chorym szczególnie zalecane są szczepienia rekomendowane, ale nie obowiązkowe. Co istotne, szczepionki nie mogą wywoływać choroby o podłożu alergicznym, takie jak na przykład astma. Jednym z niepożądanych odczynów poszczepiennych, tak zwany NOP, są wprawdzie odczyny alergiczne, ale nie są one związane z chorobą przewlekłą. Pomimo tego, że do produkcji szczepionek wykorzystuje się np. fibroblasty zarodków kurzych, żelatynę czy śladowe ilości antybiotyków, szczepionki są przygotowane tak, by osoby uczulone na te substancje nie były narażone na poważne odczyny alergiczne. Podsumowując, alergicy nie tylko mogą, ale też szczególnie powinni się szczepić, a substancje dodatkowe w szczepionkach, często będące powodem strachu przed szczepieniem, w rzeczywistości nie wywołują poważnych odczynów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź profil naszego projektu na Facebooku, Instagramie lub TikToku.